Zbliżają się Andrzejki. Dzień, w którym nasza przyszłość zostanie przesądzona. Postanowiliśmy zapytać mieszkańców Warszawy, jakie znają wróżby andrzejkowe. Z moich czasów to butami do drzwi, czyli but pierwszy był ten coś tam, nie pamiętam dokładnie. Coś tam się przekładało i która pierwsza, ale... ta pierwsza za mąż wyjdzie zamąż, chyba, ale tak. Nie wiem, no czy to tak, chodzi. Coś tam takiego. Dzięki wróżbie z butów możemy się dowiedzieć, kto z uczestników zabawy najszybciej wejdzie w związek małżeński. To szczęście przypada właścicielowi buta, który jako pierwszy przekroczy próg. Przelewanie wosku przez klucz? Przez klucz, no tak. Lanie wosku to owszem, przez klucz. No przede wszystkim lejemy wosk, prawda? I patrzymy, co się układa z wosku. Jak głoszą legendy, lanie wosku w wieczór andrzejkowy oczyszcza ze złej energii. W tym celu należy rozpuścić wosk i przelewać go przez dziurkę od klucza do miski z zimną wodą. Kiedy wosk zastygnie i utworzy jakiś kształt, możemy na podstawie jego cienia odczytać naszą wróżbę. Oprócz lania wosku, jedną z najbardziej znanych wróżb andrzejkowych jest przebijanie igłą serduszek z imieniem. Jakie odniesienie do rzeczywistości ma ta wróżba? Gdzieś jest. No, Ewa. Julia. No i co nam tutaj wyszło? Wyszła nam Maja. Wow. Musisz zmienić imię. No. Ja bym tak tutaj podciągnął. Wróżenie to fajna zabawa. Pamiętajmy jednak, że nie należy wierzyć we wszystko, co zobaczymy w odlewie z wosku, a pierwsza za mąż wyjdzie najprawdopodobniej ta, która pierwsza dostanie pierścionek. Buty nie mają tu wiele do rzeczy, chyba że pozna przyszłego męża w sklepie obuwniczym. No nic. No właśnie.